Gdyby doszło do walki z Amadeuszem, jak... Wygrałbym teraz 100%. Wygrałbyś 100%. Oj, i to by była totalna dominacja. Tak? Oj, tak. To jest bardzo jakby fajne założenie. Mordo, no nie po to uderzam do tej walki, żeby... Bo wiesz, to... Siedzi ci ta walka na psychice trochę? Totalnie nie, bo po prostu wiem o tym. Zobacz, ja nawet nie mam parcia na tą walkę. Okay. Bo z każdym miesiącem jestem coraz lepszy. Wiem o tym, że z każdym miesiącem coraz bardziej. On stoi w miejscu, tak jak sam powiedziałeś, jestem coraz lepszy. Im później ta walka będzie, nawet jak on będzie już zacznie trenować, będzie w sztosie w 3 miesiące, 4, ja i tak już będę tak wysoko, że go po prostu. Zobaczysz, stary. Mam już. Będzie mielenie? Mam ci powiedzieć szczerze, czekałem, aż Amadeusz stoczy troszeczkę walk. Chciałem zobaczyć, jaka taktyka będzie na niego najlepsza. Chciałem poobserwować, jak on się zachowuje. Teraz mam idealną wizualizację na wszystko. Ja już wiem po prostu, jak za Amadeuszem postąpić, jak za Amadeuszem się obchodzić i zresztą nie będę grzebał w przyszłość. Nie mam jakiegoś mega parcia na tą walkę, bo i tak wam bardzo zależy na tej walce i wiadomo, że do tej walki prędzej czy później dojdzie, a wiem, że jak do niej dojdzie, to naprawdę ludzie będą. Uwierz, sam dobrze wiesz, stary, że wiesz, jak to jest, jak musisz się odgryźć, jak musisz pokazać, wiesz, co siedzi w tobie. Stary, to jest taka mobilizacja kurewska, że to po prostu nie da się, ty musisz, must have. To jest taki must have życiowy, tak jak na przykład wisisz nad przepaścią i masz trzymać się noża, no to będziesz go trzymał, nawet się na nim podciągniesz do góry. Nie spadniesz na dół, bo walczysz o życie, tak samo to jest. Kurwa, tutaj. Ty jesteś pierdolonym Coelho, stary. Jeszcze ta kamera w ogóle... Trenuję z kliką, no to co ty chciałeś? Jak ty w ogóle... ta kamera uwietrzyła twoją twarz, stary, w momencie, gdy to mówiłeś, stary. Ja już wiem, że będę rzucić tutaj, stary, jakieś skrzypce, stary.